Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Def, a dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w bardzo szczególnym dniu, jako że przekroczyłem 200 tysięcy subskrypcji. Właściciele aplikacji Dogfood postanowili dać mi kartę ProCard. 95 overall, są tylko takie dwie karty w tej grze, znaczy w sumie trzy, bo jeszcze ma jedną właściciel, ja mam drugą i trzecia pójdzie na sam początek tego filmu na giveaway. Jedyne co musisz zrobić, to zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, chcę Deva. O tak, musisz napisać. No i w sumie i tyle z takich ciekawszych rzeczy. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę i musisz być subem. Jeśli nie będziesz miał suba, to wtedy, nawet jak cię wylosuję, to po prostu będzie to nieaktualne. Więc pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał. Ostatnio miałem niestety problem z telefonem, przez co musiałem zrobić reset całego telefonu. Wyczyściłem go całkowicie, przez co mam gigantyczny problem, bo wyzerował mi się całkowicie skład, jaki miałem. Mam jedynie te dwie karty, które widzicie, czyli Dogev. Ciekawe, czy jak zmienię nazwę na Dev, to też się zmieni Dev. O, patrzcie, nawet za to idzie 1000 coinsów dać. Pięknie! No i na ten moment mam jedynie te dwie karty, więc zrobimy coś takiego, że potwieramy paczki i mam nadzieję, że uda mi się wyłapać jakąś drużynę Team of the Year na początek paczki za 45 tysięcy, w którym mam 2% szans na to, że zgarniemy drużynę Team of the Year. Wiecie co, ja chyba sobie odpuszczę te paczki. Otworzyłem, nie wiem, z 10 i same srebrne i złote. Ja to walę, ja sobie pójdę na 83+, i tutaj na 100% będą karty bardzo dobre. Przynajmniej na takie liczę. To będzie oczywiście... Rodriguez, jeszcze bateria zaczęła mi padać, no nieciekawie. Dobra, kolejna paczka, tym razem jest inform, pierwszy inform na tym koncie, napastnik. Czy to będzie defo? Nie, to jest Hurricane, może być w sumie. Najgorzej, że teraz po raz kolejny będę musiał wytropić całą drużynę Team of the Year na ten skład, żeby po prostu grać mecze online. A zobaczcie, jak spotkacie tą kartę na meczach online, to wiedzcie, że to jestem ja, albo jest to jeden z widzów. Bo tylko dwie takie karty będą grane właśnie w meczach online. Także jak spotkacie właśnie kogoś takiego na online, to wiedzcie, że to będzie, no, że to będę ja albo zwycięzca konkursu. A może to będziesz ty, jak ci się uda wygrać oczywiście. No tak na razie powiem wam, że paczuszki średnie. Inform jest, okej, napastnik, to będzie Alexis Sanchez. I to jest akurat świetny traf. Jego akurat bym przetestował w normalnej FIFA, a nie w takiej jak tutaj, no bo to jest Dogfood. A chciałem takiego zawodnika mieć po prostu w swoim składzie. Byłoby naprawdę świetny. Okej, mamy kolejnego informa w paczce. Kolejny napastnik, czy to będzie Benzema? Nie, to jest Ben Yedder. W ogóle Ben Yedder przy tych statystykach, które on tutaj ma, gościu wygląda świetnie. I jakoś ofensywny pomocnik by wyglądał po prostu genialnie, albo jako taki cofnięty napastnik, bo jest szybki, ale jednak można było na przykład przed niego wrzucić Lacazette. Zobaczcie, jak wyglądają jego statystyki. 87 strzałów, 81 podań. Dziękuję od razu za wszystkie na zdrowie pod filmem. Uuu, mamy kartę fioletową, czy to będzie Rooney? Napastnik? Nie, to będzie Villa. Kurde, myślałem, że to będzie Rooney. Ajajaj, naprawdę myślałem, liczyłem na Rooneya tutaj w tym składzie. Dobra, mamy kartę strasznego krzyku, zobaczmy. No i to będzie Dimitri Payet oczywiście. Jeszcze w starym klubie. A na sumie tutaj bez klubu. A to jest West Ham oczywiście. Uuu, mamy kartę Teotygysy, czyli Team of the Group Stages. I to będzie Ilkay Gundogan, którego też bardzo chętnie przygarnę do składu w Ultimate Team. Normalnym, takim głównym FIFA. O, Neymar, paczka po paczce. W ogóle się gapiłem na ekran, czy się wszystko nagrywa odpowiednio. I teraz widzę, że trafiłem Neymara. No kurde, takie otwieranie to ja lubię. Dobra, mamy i Zlatana Ibrahimowicza wersję Informiego, no pięknie. Powiem wam, że zaczął sypać świetnie. Już mamy świetny duet w ogóle do składu. Ibra oraz Sanchez na atak. Na początek, na kilka pierwszych paczek, to jest naprawdę świetna opcja. Lopez, no powiem, że tak... Niby dobrze, ale jednak nie za bardzo, patrząc na to, jakich zawodników mamy tutaj. Możemy trafić, mamy kartę pomarańczową. Będzie to Mané, to jest na 100% Sadio Mané. Tak jest, Sadio Mané, jego karta wygląda świetnie w tej wersji pomarańczowej. Ktoś mi ostatnio rzucił wyzwanie, że mam wygrać draft. Formacja 4-3-3, o, to jest moja ulubiona formacja. Boże, co ja se plenię dzisiaj. Jest chyba za późno, albo za wcześnie. Jak to woli. Paul Pogba na początek. No tutaj musi być Lukaku. Okej, lewe skrzydło Mertens, Coutinho, Depay, Tadic oraz Neymar. Ja bym tu chyba poszedł w Coutinho. Środek pomocy mam tu Lalane, Kedire, Kimisia, Isco oraz Gustavo. No tutaj musi być Lalana z Liverpoolu. Defensive pozycji Schweinsteiger w wersji pomarańczowej. No powiem wam, że ta karta wygląda świetnie, więc ja pójdę w nią, mimo tego, że tutaj mam troszkę lepszych zawodników. Hasebe, Hedziu, Martinez oraz Tobi musi być w tym składzie. Lewa obrona Hector, Baines, Lewis oraz Milner. No ja bym poszedł chyba tutaj w Milnera, jako że tutaj chyba w tej grze głównie overall. Tak ten odgrywa największą rolę. Simus Coleman może być w sumie w miejsce właśnie Debiszego. Andres Iniesta, który i tak tam nie będzie pasował tutaj niestety, więc nie ma sensu go brać. Jest jeszcze Xhaka, Verratti oraz Marco Reus. Chociaż ja wezmę tutaj Iniesta, bo
Po prostu, żeby był. Juan Jesus, o i to jest świetna opcja. To jest naprawdę świetna opcja, niech będzie on. Zlatan Ibrahimović 91. Biorę go w ciemno. Alexis Sanchez może być jak najbardziej. No i na początek ziom Kuba. Jego skład widzieliście przed chwilą. Twoja drużyna 66% szans mamy i Schweinsteiger strzela jako pierwszą bramkę. No i wiedziałem, że na Schweiniego możemy sobie postawić, ale niestety jest remis. Dawać panowie jeszcze jedną bramkę. Serio? Enrich? Musiałeś teraz strzelać tą bramkę? W ostatnich minutach praktycznie. Oh my god. To jest ostatnia próba, bo zaraz mi bateria padnie, coś czuję. Niech będzie na początek ktoś z ligi hiszpańskiej. O, jest Modric. Dobra, musimy go wziąć. Tutaj bym poszedł w Gomeza. Może niech będzie Danilo. Sergio Ramos oczywiście. Może być Luka Dinie. Na bramce niech będzie Navas. O, okej, okay, jak najbardziej. Podolski, Belotti, Braithwaite, Dziuba oraz Carlos Bacca. Niech będzie Podolski znowu. I bateria zaczyna mi padać. Pięknie. Tutaj niech będzie... Ja tu poszedł chyba Fede Nazara. Sergi Roberto może być w sumie. LB Luis jak najbardziej, bo tutaj zawodnika akurat nie mamy. Aduriz 85, chociaż Immobile. Benteke nie, no tutaj musi być Aduriz. Toni Kroos! O to chodziło, ale teraz no niestety w dalszym ciągu brakuje nam zawodnika na lewe skrzydło. Jakby nie było, to tutaj potrzebujemy jeszcze jakiegoś skrzydłowego na lewą stronę. Nie ma tu nikogo, jest Gabi oraz jest Tremolina. Niech będzie Tremolina w tym momencie. I tak to wygląda, musiałbym chyba to jakoś połączyć tak, o i mamy 92 zgrania i tak. Także to nas nie ratuje kompletnie. Tak ten draft wygląda w tym momencie, mamy 96 zgrania i ocenę ogólną na poziomie 90. Także tutaj, no po raz kolejny wydaje mi się, że druga, trzecia runda to jest max. I no niestety więcej nie jestem w stanie zrobić, no bo po prostu zaraz mi padnie bateria. Także no nie uda mi się wygrać draftu na tym odcinku, na pewno. Dobra, na początek skład taki, Suarez, Messi, Kroos, Ramos. A i oni chyba mają jakieś cheaty, jakim cudem oni trafiają takie składy? A ja mam, kurde, taki niewarty, ale wygrywam od pierwszej minuty. Już jest remis i tyle z mojej euforii. Jak nic. Jak tutaj będzie 2-1, to się poszlachtuję, nie? Dobra, wygrywamy! Tak jest! Jest 2-1, ale to chodzi mi o 2-1 w przeciwnym kierunku, także się nie poszlachtuję. A wiem, że hejterzy już chcieli, panie, żeby się poszlachtował, nie? Druga runda przed nami, lecimy! Dawać, panowie, jak wygraliśmy z takim zespołem na 33%, także tutaj druga runda musi być wygrana. Ero 8-8-1-1. To jest nasz kolejny przeciwnik. No i znowu skład na pełnym zgraniu. Co tu się wyprawia? 41% szans mamy na to, że wygramy i znowu mamy tę mniejszą szansę, ale mam nadzieję, że tutaj uda się wygrać. Dawać, panowie, proszę, strzelicie bramkę. Strzelcie. 1-0 cross, ładnie. 1-1. 2-1, tak jest, znowu praktycznie przed końcem. Gomez na zwycięstwo i przed nami półfinał, także może na tutaj jeszcze na tym 4% uda się wygrać ten drafcik, no kto wie. Hakor, 12, to jest nasz kolejny przeciwnik w półfinale. Zobaczmy na jego zespół. Prawo obrońca ustawione jako ofensywny pomocnik. Mamy 50% szans na to, że wygramy ten mecz. I pewnie tutaj przegramy. Tam mieliśmy najmniejsze szanse, a tutaj przegramy, chociaż wygrywamy 2-0. Także przed nami najprawdopodobniej finał. 3-1, moi drodzy. Przed nami mój pierwszy finał w tej serii, na tym kanale, na tej aplikacji. Ajajaj, jak tutaj uda się wygrać w finale, to powiem wam, że będzie coś naprawdę niesamowitego. Zobaczmy. Z kim się zmierzymy w finale? Cibi 271 to jest mój przeciwnik w finale. Zobaczmy na jego jedenastkę. I to jest jego skład. Mamy tu Torresa, Neymar, Isco. Mamy 46% szans na to, że wygramy. Także tutaj cały czas mieliśmy niższe procenty, ale udawało nam się wygrywać. Także proszę, składzie, zwalcz tutaj, wywalcz tu zwycięstwo. Zwycięstwo, proszę cię. 1-1. 3-1. Czajcie to, że on strzelił dwie bramki w doliczonym czasie gry. Nie, moi drodzy, bardzo mi przykro, ale no niestety przegrywamy finale. Zobaczcie, co tu się stało. Toty 2% na to, że będzie tutaj Toty, no i Toty niestety nie ma. Ja nie wierzę, taki draft udało mi się ułożyć. Na małym procencie udawało mi się awansować do finału, a przegraliśmy finale. Co za akcja. Coleman. Zawodnik inform w paczce, no ładnie. Ofensywny pomocnik będzie to Snyder. Także moi drodzy, niestety tego challenge'u nie uda mi się wykonać, bo jak sami widzicie na ekranie mam zaledwie 3% baterii, więc dzisiaj tego challenge'u nie zrobimy. Bardzo mi przykro, więc jakbyście chcieli więcej materiałów tego typu, zostawcie dużo, dużo kciuków w górę. No i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, bo wtedy możecie jako jedni z niewielu w Polsce, w sumie jako z dwóch osób w Polsce, używać mojej pro karty w tej gierce, czyli w Dogfood. Zapraszam do łapkowania tego filmu, zapraszam do komentowania, zapraszam do brania udziału w konkursie. Do zobaczenia, miłego weekendu, pam, pa, trzymać, yo. No i tak jak obiecałem pod poprzednim filmem, dzisiaj rozdajemy całą drużynę Team of the Year plus do tego dwóch zawodników. Będzie to bramkarz, czyli Neuer oraz lewy obrońca, czyli Marcelo. Rozdamy to tak jak wpisałem wcześniej, czyli według komentarzy. Load comments, wczytujemy dokładnie ile komentarzy było pod tym filmem. W sumie sam jestem ciekawy. Jest ich łącznie 5000. No ładnie. No nie ukrywam, że zapotrzebowanie na te karty było naprawdę gigantyczne. Zobaczcie ile tu jest komentarzy do wczytania. Dopiero jest 23 strona. 2500 komentarzy, czyli połowa z tego, co dokładnie była
Jest, dokładnie jest pod tym filmem. Okej, wszystkie komentarze zostały wczytane i teraz lecimy od samego do oczu, od bramkarza, przez obronę, pomocników i na końcu na atak. Pierwsza osoba wygrywa Manuela Neuera i będzie to... Paweł Michalczak. No dobra, to Emil, czekam na twoją wiadomość na fanpage'u. Drugim zawodnikiem będzie prawy obrońca, czyli Dani Alves. I wygrywa go... Wader Włodek. Chce zawodnika Team of the Year. Nick to Frosty. Main name. Okej, Frosty. Gratulacje. Tym razem będzie to Piqué i Piqué wygrywa. Chcę tego, to ty nazwa to Mati Rubika. Mati, prosiłbym cię, abyś się zgłosił do mnie na fanpage'u, tak samo jak każdy, który wygra tutaj. Sergio Ramos, Jakub Adamus, gratulacje. I bardzo mi przykro, chciałeś Ronaldo, a niestety wygrałeś Ramosa, tylko szkoda. Tym razem będzie to Marcelo i Marcelo wygrywa kto? Patryk Ławrynowicz, który nie napisał tego, co miał napisać, więc nie wygrywa, więc bardzo mi przykro, Patryk, ale wygrywa osoba... Arkadiusz Skowroński, Setoty. Okej, gratulacje, Arek. No i teraz do rozdania cała pomoc, czyli Iniesta, Kroos oraz Modric. Wygrywa Kroosa, Kulman 2. Gratulacje, Kulman, zgłoś na fanpage'u. Tym razem będzie to Iniesta i Iniesta wygrywa Lololowski. Jak zobaczysz, że przeciwnik w drafcie ma więcej procent niż ty, po prostu wychodzisz z gry i wychodzisz i od nowa przeciwnika szukasz. Czyli Lolek też nie wygrywa niestety. No i teraz do rozdania cała pomoc, czyli Iniesta, Kroos oraz Modric. Wygrywa Kroosa, Kulman 2. Gratulacje, Kulman, zgłoś na fanpage'u. Patryk Matuch, chce zawodnika Toty. Gratulacje, Patryk, wygrywasz zawodnika Toty, proszę zgłoś się na fanpage'u. A Modricia wygrywa Fabian Gęba, chce kartę Toty, ale nie Messiego. Nikonifersus Loris 4-3-0, okej. Gratulacje. No i tak na sam koniec została sama śmietanka, czyli cała ofensywa. Messi, Suarez oraz Ronaldo. Na sam początek prawe skrzydło, czyli Leo Messi. Messiego wygrywa. Nie wygrywa. Teraz wygrywamy z jego sebeku. Dev, to ty na to, żeby... I kolejny też nie wygrywa. Może teraz będzie osoba, która będzie chciała wygrać. Chce zawodnika Team of the Year i wygrywasz Messiego, Maciej. Moskwa, gratulacje. Suarez, czyli jako środkowy napastnik, wygrywa go Szymon Jadanowski. Gratulacje. Cristiano Ronaldo wygrywa Rasiu.pl, przepraszam. Nie Rysiu, tylko Rasiu. Chce zawodnika, to ty Rasiu.pl. Okej, gratulacje. No i zapraszam na fanpage. I teraz do rozdania to wszystko, co było ponad 5000, czyli było łącznie 7000 polubień, czyli dwóch zawodników do tego dodajemy, czyli będzie to Neuer oraz prawobrońca Dani Alves. Neuera wygrywa Sławomir Dawidczyk. Gratulacje. No i ostatnim zawodnikiem, który powędruje w miejsce, znaczy w ręce kogo? Adam One. Chcę zawodnika Toty. Nick Happy Malina. Gratulacje, Adam, i zgłoście się proszę wszyscy do mnie na fanpage. Tutaj mam wszystkie profile potwierane, także napiszcie. I dogadamy się, jak to rozdać.